Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy z kamerą internetową w systemie Windows 11. Uruchom diagnostykę w Dell Support Assist. Uruchom Support Assist. Na stronie głównej kliknij na Chcę rozwiązać problem z komputerem. Wybierz Chcę sprawdzić określone komponenty sprzętowe i po załadowaniu listy urządzeń wybierz Kamera, aby uruchomić diagnostykę. Po serii testów przetestuj kamerę. Sprawdź ustawienia zezwoleń aplikacji. Otwórz ustawienia i przejdź do Prywatność i bezpieczeństwo. Przewiń w dół do uprawnienia aplikacji i wybierz aparat. Upewnij się, że opcja zezwalaj aplikacjom na dostęp do aparatu jest włączona i przejrzyj listę elementów. Włącz lub wyłącz je w zależności od tego, które z nich mają uzyskać dostęp do aparatu. Niektóre antywirusy i oprogramowanie zabezpieczające mogą uniemożliwiać aplikacjom dostęp do kamerki internetowej. Sprawdź w ustawieniach prywatności, które aplikacje uniemożliwiają dostęp do kamerki. Włącz kamerkę w BIOS. Włącz lub zrestartuj komputer. Na ekranie z logo Dell naciskaj pulsacyjnie klawisz F2, aby wejść do BIOS. Dla wersji BIOS od 2021 lub nowszej, w panelu po lewej stronie wybierz Integrated Devices i upewnij się, że opcja Enable Camera jest zaznaczona. Dla komputerów z wersją BIOS sprzed 2021 rozszerz System Configuration i wybierz Miscellaneous Devices i upewnij się, że opcja Enable Camera jest zaznaczona. Ponieważ interfejsy BIOS różnią się w zależności od modelu, informacje dotyczące konkretnego produktu znajdziesz w instrukcji serwisowej. Kliknij w kartę filmu, aby dowiedzieć się więcej o instrukcjach serwisowych Dell Online. Użyj Dell Support Assist, aby zoptymalizować komputer. Otwórz Support Assist. W zakładce Strona główna kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić dostępny test. Kliknij Uruchom wszystkie, aby uruchomić 5 testów. Jeśli dostępne są nowe sterowniki, kliknij Aktualizuj w sekcji Pobierz sterowniki i pliki do pobrania, a następnie Zainstaluj. Poczekaj, aż Support Assist pobierze i zainstaluje aktualizację. Po zakończeniu uruchom ponownie komputer. Sprawdź sterowniki kamerki w menedżerze urządzeń. Uruchom menedżera urządzeń, rozwiń urządzenia obrazowania i wyszukaj kamerkę. Jeśli nie jest wyświetlana, kliknij przycisk Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych. Windows przeskanuje i ponownie zainstaluje zaktualizowane sterowniki. Po zakończeniu uruchom ponownie komputer i przetestuj kamerę internetową. Jeśli to nie rozwiązało problemu, wróć do menedżera urządzeń i w sekcji Aparat kliknij prawym przyciskiem myszy na kamerkę. Wybierz Właściwości i na karcie sterownika kliknij opcję Odinstaluj urządzenie, a następnie Odinstaluj. Po wykonaniu tej czynności ponownie kliknij na Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych. Po zaktualizowaniu sterownika zrestartuj komputer i przetestuj kamerkę. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez podany kanał społecznościowy na Twitterze. Polub ten film i subskrybuj nasz kanał.